Spotykamy się dzisiaj na konferencji prasowej w związku z nową inwestycją w Grudziądzu, nowe hale dla giełdy grudziąckiej. Witam panią minister rolnictwa, panią Annę Gębicką. Dzień dobry. Panią radną Bożenę Nazworną i pana radnego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Kosińskiego. Dobry. Proszę państwa, dzisiaj zapadły decyzje rządowe w sprawie dofinansowania dla naszego miasta, dla naszej giełdy grudziąckiej. Także pani Ania przedstawi nasze dobre informacje. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Faktycznie dzisiaj możemy przekazać bardzo dobre informacje dla całego naszego regionu, ale w szczególności myślę ważne dla mieszkańców Grudziądza, powiatu grudziąckiego, a zwłaszcza dla osób, które tutaj działają na tej giełdzie, bo kilka miesięcy temu spotykaliśmy się tutaj, kiedy w odpowiedzi na apel mieszkańców, w odpowiedzi na apel sprzedawców, osób, które prowadzą tutaj działalność, walczyliśmy o to, żeby giełda nie była likwidowana. Udało się dojść do porozumienia z panem prezydentem, ale później pojawił się temat tego, że ta giełda potrzebuje modernizacji, że potrzebne jest nowoczesne miejsce, nowoczesna przestrzeń targowa, zarówno właśnie dla sprzedających, jak i dla kupujących. W związku z tym padła propozycja, aby samorząd złożył taki wniosek do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. I udało się. Dzisiaj możemy przekazać tą dobrą wiadomość. Pan premier Mateusz Morawiecki dzisiaj ogłaszał wyniki tego naboru w ramach Polskiego Ładu i miasto Grudziądz otrzyma 22 350 tysięcy właśnie na nowoczesną halę targową, nowoczesne miejskie targowisko. I myślę, że naprawdę jest się z czego cieszyć, bo bardzo często podkreślam, że te inwestycje z Polskiego Ładu to jest odpowiedź na apele mieszkańców, to jest odpowiedź na te zgłaszane samorządowcom potrzeby. I tutaj faktycznie ten apel był naprawdę bardzo mocny, bardzo dużo osób zaangażowało się w walkę o to, żeby giełda w Grudziądzu nie została zlikwidowana, a później, żeby znalazły się środki na tą inwestycję. Więc chciałabym podziękować przede wszystkim tym wszystkim osobom, które zaangażowały się, to państwu radnym, państwu przedsiębiorcom, osobom, które prowadzą tutaj swoją działalność, oczywiście także samorządowi za to, że złożył ten wniosek. I przy okazji też chciałam też taki apel wystosować, bo były takie osoby, były takie środowiska, które twierdziły, że nic z tego nie wyjdzie, że może nie warto tego tematu zaczynać. Szanowni państwo, jeżeli nie chcecie pomagać, nie chcecie odpowiadać na apele mieszkańców, to po prostu przynajmniej nie przeszkadzajcie. Nie próbujcie gasić tego zapału lokalnej społeczności, bo ja zawsze podkreślam, że tak naprawdę to jest ta pierwsza iskra, która powoduje, że takie, a nie inne decyzje w sprawie dofinansowań zapadają. Także tutaj wielki ukłon w stronę wszystkich osób, które się zaangażowały w to i serdecznie gratuluję samorządowi grudziąckiemu uzyskania tego dofinansowania. I myślę, że naprawdę mamy co świętować, bo już niedługo, miejmy nadzieję, Grudziądz będzie mógł się cieszyć nowoczesną halą, nowoczesnym targowiskiem. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dzięki pani Ani Gębickiej mamy taką dużą niespodziankę na Grudziądzu, czyli nową halę targową, która powstanie w ciągu 2 lat przyszłych. I dziękuję jeszcze raz serdecznie, że się zaangażowała w to zadanie, dlatego że ona pierwsza odpowiedziała pozytywnie i natychmiastowo na nasze potrzeby. Czyli jak wykonałem telefon, poinformowałem o problemie, to pani poseł Anna Gębicka pierwsza zgłosiła gotowość działania. Także jestem szczęśliwy, że tak się to zakończyło. Obiecała na początku 10 milionów, później się okazało, że ta kwota wzrosła do 15. Pan prezydent poprosił o 20 milionów, a dostał 22 miliony. Także nic dodać, nic ująć, mamy wielki sukces dla Grudziądza. Także pan prezydent może budować tam spokojnie nową halę, która będzie dla Grudziądza następnym bodźcem do rozwoju. Minister, to nie było tylko na halę, nas nie było tak, na halę. Hala targowa na życzenie pana prezydenta będzie sfinansowana częściowo z drogą dojazdową, czyli z nową ulicą, która połączy ulicę Karabinierów i Łyskowskiego. W tym będą dwa ronda, ale to nastąpi przez połączenie dwóch dofinansowań, czyli jedno na halę targową, druga kwota będzie od pana wojewody na straż pożarną i na jakby dokończenie tej inwestycji. Także droga będzie na pewno powstanie z dwoma rondami i plus nowoczesna hala targowa i strażnica straży pożarnej. Także to jest duży postęp dla Grudziądza. Poproszę pana radnego Kosińskiego. Proszę, żeby pan się przedstawił. Tomasz
Kaliszewski, radny powiatu Grudziąckiego. Pani minister mogłaby uszczegółowić, jak to jest te 22,5 miliona, bo wiemy, że wnioski nie były składane tylko na Halę, jeżeli chodzi o Polski Ład. Na co jeszcze będą właśnie te środki przeznaczone? Na drogę dojazdową, tak, z tymi dwoma? Faktycznie, samorząd zdecydował się, żeby tą inwestycję połączyć z drogą dojazdową, a właściwie z jej częścią, bo rozmawialiśmy o tym, żeby ten wniosek był no tak racjonalnie bardzo skalkulowany. Jeżeli chodzi też o taki, można powiedzieć, najbliższy plan, no to od momentu otrzymania promesy samorząd ma 6 miesięcy na ogłoszenie przetargu. No i oczywiście to nam, można powiedzieć, będzie warunkowało także dalsze prace, ale tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że jak najszybciej tą inwestycję uda się zrealizować. Ja też obserwuję inne inwestycje realizowane z Polskiego Ładu i faktycznie zazwyczaj samorządom bez problemu udaje się wyłonić wykonawców i te inwestycje, nawet niektóre już zostały oddane do użytku z poprzednich naborów, także liczę na to, że także tutaj to zostanie w bardzo takim szybkim tempie zrealizowane, no bo chyba wszyscy nie mamy wątpliwości, że takie miejsce będzie bardzo potrzebne. Trzeba tutaj przypomnieć, że problem powstał rok temu w lipcu, około 18 lipca podjęliśmy szybkie działania, zorganizowałem Stowarzyszenie Giełda Grudziącka, które wystąpiło wspólnie jako całe środowisko i ono negocjowało z panem prezydentem przyszłość giełdy. Pan prezydent pod jakby opinią publiczną, pod naporem opinii publicznej podjął z nami rozmowy, zgodził się na to, że giełda nie będzie likwidowana. Pan wojewoda, wicewojewoda Ramlał także zaprotestował, jeżeli chodzi o lokalizację Straży Pożarnej, że jest to błąd, jeżeli chodzi o teren giełdy. Także żeśmy poprzez różne działania doszli do wniosku z panem prezydentem, że giełda zostanie na swoim miejscu. Mało tego, pan prezydent się zgodził na rozwój giełdy. Czyli z tym, co szliśmy z takim przesłaniem do pana prezydenta, że my idziemy rozmawiać o rozwoju giełdy. Pan prezydent przystał na te nasze propozycje, znaleźliśmy dofinansowanie, także wszystko się skończyło szczęśliwie. I będziemy mieli drogę dojazdową, giełdę i straż pożarną. Także żeśmy pogodzili wszystkie środowiska. Tak, oczywiście radni Rady Miejskiej Grudziądza także wyrażają swoje olbrzymie zadowolenie z tej inwestycji, bardzo historycznej. Jest to historyczna inwestycja, bo wiemy, że grudziącka giełda, targowisko hurtowe od wielu lat ma swoje gigantyczne potrzeby, w zasadzie jest w stanie takim pierwotnym sprzed prawie niespełna 30 lat, kiedy te wszystkie budynki, lokale i tak dalej są w fazie takiej, już powiedzmy sobie, się już w zasadzie ich żywotność jest bardzo ograniczona. Natomiast ta nowa giełda wnosi całkowicie nowy azymut, azymut rozwojowy oczywiście. Miasto Grudziądz i ta giełda, jesteśmy skazani na logistykę, czyli na dystrybucję towarów. To bardzo ważny aspekt. Kolejny bardzo ważny element to dzisiaj rozpatrzenie tego wniosku, powiem w trybie ekspresowym, bo od 25 lutego, kiedy pan skarbnik złożył do Polskiego Ładu proformę wniosku o dofinansowanie tej giełdy i dzisiaj mamy od lutego komunikat, że to nastąpi, to należy potraktować jako ekspresowe działanie i tutaj bardzo dziękujemy panie minister. Grudziądz uzyskuje pełne wsparcie dla rozwoju grudziąckiego handlu, tego drobnego handlu, ale pamiętajmy też, że ta giełda promieniuje swoją działalnością na ponad 100 kilometrów, na dobre 100 kilometrów, bo aż z takich odległości przejeżdżają tutaj sprzedawcy, którzy zapatrują się w dobre towary, w dobrych cenach. Podziękować pani minister za zainteresowanie się tą sprawą, za zaspokojenie potrzeb mieszkańców, bo to jest bardzo potrzebne Grudziądzowi i całej okolicznej gastronomii, w handlu, wszędzie. Także bardzo dziękujemy i chciałam pogratulować wszystkim, którzy na tej giełdzie będą mogli korzystać z tak wspaniałego pawilonu, który będzie służył nie tylko mieszkańcom, ale w promieniu, tak jak tu pan radny Kosiński powiedział, w promieniu 100 km od Grudziądza handlarzom. Także jeszcze raz gratuluję i dziękuję wszystkim zainteresowanym i wszystkim, którzy z tego będą mogli skorzystać. Dziękuję.